Wild Rice Nature State Area. Proszę bardzo, ile tych motyli rzuciły się na coś, nie mam pojęcia na co. Tutaj mucha. O, a tutaj i nie boją się. O, poleciały. No, nie, kojoty inaczej wyjął wedle mnie. Takie było nam kiedyś, jak byśmy byli w Minnesocie na kempingu, całą noc. O, latają se. No to Wild Rice Lake Nature State Area. Wisconsin. Wiele godzin drogi. 5 mniej więcej godzin drogi na północ od... No nawet nie Chicago, tylko ogólnie od północnych rejonów przedmieść Chicago. A dlaczego? No bo już z nudów się w domu siedzi, nie ma co robić, a tu jest taka strefa bardzo szeroka, wiele tysięcy kilometrów kwadratowych, gdzie jest mnóstwo, kilkanaście tysięcy jezior polodowcowych, gdzie jest mnóstwo łódek do wynajęcia, miejsc na polowania, ryby, i to jest właśnie jedno z tysięcy takich miejsc. Ale to jechaliśmy po to, żeby trafić do Wild Rice Lake, tylko że to, co było poprzednio, wiele lat temu, to nie jest to samo miejsce. Tamto miejsce miało dek, taki do, no, powiedzmy, pomost obserwacyjny. No i tamto jezioro było zdecydowanie większe od tej. I coś tu wyje. Czy to jest wilk, czy to jest kojot? Nie wiem. Ja idę do samochodu. Oj tam, jakby to było blisko, to by ten kojot byłby bliżej. To znaczy, lepiej byłoby słychać. Proszę? Ważki, które fruwają. No ważki też tu fruwają, ale... Czy będzie je widać? No żeby jeszcze chociaż dostęp do wody był, no. To akurat krótca bomba nie ma. Może to rzeczywiście był w Minnesocie. Może i w Minnesocie. Bo tam, jak wtedy byliśmy przy tym Wild Rice, to praktycznie na każdej stacji benzynowej mieli worki dzikiego ryżu do kupna. Nie wiem, tam 5-6 dolarów za funt, no. Tutaj nigdzie tego nie ma. No dobra, ale wtedy to mogło być na Labor Day i może akurat był sezon, że już to zbierali albo co, ale to już pominając tego, że nie ma ryżu, to nie jest to jezioro. To nie. A że nie jest to jedynie jezioro, no to, jejku, tutaj pyknę ten słupek i co robić w tył na lewo. Zobaczcie, ile tutaj ważek lata. Nawet widoku na jezioro nie ma, no, nieoczyszczone. No i pewnie koniec drogi i tyle. Ptactwa zero. Ani gęsi, ni kaczek, ni rybołowów, tylko te ważki. O, lata jedna, druga. No i ta sensacyjna obecność motyli kilka minut temu. Jak będę siedział, nic nie gadał cicho, to może usłyszy się jeszcze raz kojota. Może i wilk? Tak to wygląda. No, jezioro jak jezioro. Teraz na ciutkę lepiej widać, tylko dlatego, że odszedłem. No dalej? Jezioro jak jezioro.
jedziemy to dalej, no bo tylko kilka minut dalej. No i po raz kolejny można dojść. Towarzystwo Wzajemnej Motylowej Adoracji. Jezioro znacznie większe od tamtego. Tutaj jakieś te opinie na temat tego jeziora dla łowujących ryby. 18 cali minimum na walleye'a. Nie wiem, jak po polsku jest walleye, pojęcia nie mam. Ale dobra ryba do konsumpcji. No i te Thunder Lake. A tu jest ta możliwość tego wodowania łódki na wstecznym biegu. I tak, no w miarę czysta ta woda. Na pewno czyściejsza jak w naszym prywatnym jeziorku przy domu. Bo widać jeszcze no, mniej więcej do pół metra, do metra głębokości dno. U nas nie ma takiej możliwości, jest zasypione. Zmącone przez tą fontannę. Może i zmącone, a może i nie. Może i po prostu zanieczyszczone bardziej. Pamiętasz, jakie tam w tym, tam gdzie byliśmy przy Kanadzie, w Minnesocie? Tam, wiesz gdzie byliśmy? No wiem, no. Jakie tam te jeziorka były czyste? Nie, tego już nie pamiętam. Czyste. Ale tam to, no dobra, takich jezior jak to jest tutaj dziesiątki tysięcy, bo to i Minnesota, i Wisconsin, Michigan obsiane są takimi małymi, większymi jeziorkami. Ale czasami niektóre, to jezioro to nie robi żadnego wrażenia. Ale są czasami takie, gdzie podjeżdża się drogą jak ta i rozszerza się lejem, woda, powierzchnia jeziora i na brzegu już rosną takie 100-200-letnie sosny. To robi wrażenie, a to takie, no okej. Okay. No jezioro, no. Jezioro, woda czysta, także ryby na pewno, jeśli ktoś tu łowi, no to... Ja bym z chęcią w las i sfilmował to jezioro od spodu. Od spod wody. Tutaj pewnie cokolwiek przelewowe. I chyba komary się tutaj pełno tych po przepoczwarzeniu się, albo cokolwiek to innego. Komary to latają, a te może to są nartniki. W każdym razie widać to tutaj na wodzie pływa. Jak ktoś się zna, to może powie, co to może być. Czy to wyschnięte jaja komarów, czy to coś innego. Tutaj woda odpływa, gdzieś tam. No, niech będzie, że to przelewowe. No i to wszystko. Łódki nie ma. O, tu jest jeszcze ten, reper. Department of Nature Resources. Do not disturb. Numer repera zniszczony, więc nawet nie wiem, jaka to jest wysokość nad poziomem morza. Koniec. Jedziemy dalej.